Ja zajmuję się informatyką teoretyczną. To jest rodzaj matematyki, gdzie dowodzi się twierdzeń. Szczególna rzecz, która mnie interesuje, to są automaty i drzewa. I ja się zajmuję dowodzeniem twierdzeń na temat drzew. Jak każdy, który się zajmuje badaniem podstawowym, mogę sobie zadać pytanie, czy to się komuś przyda. Jest taka pocieszająca historia z Hardim, wielkim matematykiem angielskim, który się zajmował teorią liczb. Hardy był bardzo dumny z tego, że jego badania się nikomu nie przydadzą i że są czystą teorią. A wyszło tak, że teoria liczb jest podstawą kryptografii i teorie liczbowe, algorytmy są wykonywane na miliardach komputerów na całym świecie w każdym momencie. Czy tak skończą moje badania podstawowe? Myślę, że nie, ale nawet jeśli jest cień szansy, to warto spróbować.